Dzisiaj spędziłem 100 dni w Minecraftowym mieście. Oglądaj film do końca, jeśli chcesz zobaczyć, co stało się z 100 dnia. I zostaw subapkę w górę, bo jak nie, to będzie bardzo źle. No i miłego oglądania. Mój Boże, ale ta kiełbaska jest pyszna. Czekaj, bo czuję jakby taki, jakiś taki zapach, jakby coś się paliło. Może coś mi się... Co się dzieje? Czemu tu się wszystko pali? Czekaj, muszę uciekać stąd, przecież czekaj. Dawa, tu wszędzie nie będzie uciec, dobra. Przez muszę przez obień. Co się stało? Tu mi się cały dom spalił. Przecież ja tyle na to pracowałem, co ja zrobić? Przecież to nie mam przyjaciół. Przecież nie mam żadnej rodziny. Wszyscy są gdzieś daleko. Jedyny sposób, jak mogę coś zrobić, to jakiś sposób na zarobek. Ludzie, jak to wygląda? O mój Boże. O mój Boże, szukam pomocy tak od paru godzin. Nikogo nie widzę. O kurczę, ktoś tam jest. Czekaj, podejdę do niego. Może się spytam o pomoc. Halo, widzowie, zostawcie donate. Co temu typowi chodzi? To jakiś streamer chyba. Proszę pana, mógłby mi pan pomóc? Widzowie, zostawcie donate, widzowie. Mógłby pan mi pomóc? Widzowie, czekajcie, bo jakiś przybłędę przyszedł. Co co cię mi obrażasz? No bo jakby mi się dom spalił. Nie akceptować, wiem, spoko też to rozumiem. Co? Proszę pana, ja chciałem powiedzieć, że mi się dom spalił. Może jakoś pomóc, może odstę donate'ów czy... Ale ja nie mam pieniędzy w ogóle, teraz się zbieram. Jak to nie masz? Dzięki, Freeze! Dobrze, tak, wiem. Co, w Minecrafcie ci się zepsuł, tak, nie? Co? Nie, no naprawdę, prawdziwy dom mi się spalił. Dobra, wejdź sobie, żarty narobiłeś. Co? Tak, robię streama teraz, donate dostaję. Co? Dobra, mostu, wiadro na łzy i idź w nim płakać. Co, jakie wiadro na łzy? Jaki ten typ jest okropny. Teraz gramy w Roblox, widzowie. Dzięki, Freeze, za stówę drugą. No ale proszę pana. Dobra, wydam sobie, wylej tą wiadro na ogień. Weźcie, gościu. Dobra, widzowie, zostawcie donate, widzowie. Co to jest za typ? Ja nie mogę, jak ludzie mogą być aż tacy źli. Nie zaraz, 2000! Dzięki, bryku! O mój Boże, widzowie, właśnie stoję obok miejsca, gdzie miałem cudownie, cały się spalił, nie wiem co teraz zrobić i naprawdę, tu kiedyś tu miałem taki piękny dom, nie wiem, muszę się jakoś pozbierać chyba i chyba najlepsza rzecz, jaką powinienem teraz zrobić, to jakoś zarobić pieniądze, pójść do pracy, próbuję coś zrobić. O kurczę, właśnie idę do pracy w McDonalda. Nie wiem, czy mi się uda w ogóle, żeby mnie przyjęli tutaj, bo naprawdę nie ma co być smutny, nie co się przejmować, tym trzeba jakoś wziąć się w garść. Widzowie, zostawcie donate. Sobie świecę, jak wy zostawicie donate. Czego gdzieś nie widziałem? Widzowie, czekaj, dzień dobry, proszę pana, czy my się przypadkiem gdzieś nie widzieliśmy? Czekaj, czy ja się sam biłem jakieś godziny temu pod monopolowym? O co mu chodzi? Nie, że pana, ja mam tak jeden problem, bo chciałem się tutaj zatrudnić w tym McDonaldzie, bo straciłem wszystko i takie pytania mam, czy... Dobra, stary, nie interesuje mnie twoje smutne życie, masz tą robotę, masz tu te swoje łachmany brudne, takie z McDonalda. Ale teraz... No, dobra, weź zaplecze sobie, taki brudny powinien być chyba, jak trochę tłusty, to nie wiem, wytrzyj go. Okej. Widzowie, donate, widzowie. Dobra, przebrałem się, jak wyglądam, dobra. Jak wygląda, proszę pana? Wyglądasz jak rekrucik. Rekrucik McDonalda. Co tu się robi? Dobra, patrz. Klikasz tutaj, włączasz, smażysz. Włączasz. Mój Boże. To wiem, miałem ZW, zostawcie donate. Boże, jaka ta praca musi być super, bo to jest drive-thru. O mój Boże, ale to będzie super. O mój Boże, jaki to był chory tydzień. Ja nie mogę, już przepracowałem cały tydzień w tej pracy. Jest super, ale strasznie męcząca. Na szczęście mam w końcu jeden dzień wolnego. Świetną robotę zrobiłeś, młody synu. Dziękuję, do widzenia, proszę pana. O mój Boże, to był taki trudny tydzień. Ale mam mega dobrą wiadomość, ponieważ mam przerwę w pracy. I przez te rzeczy, przez resztę czasu spałem w tym McDonaldzie, ale na szczęście zarobiłem sobie tyle pieniędzy, że idę sobie kupić specjalne mieszkanie i ja nie mogę, w końcu będę mógł normalnie spać. O mój Boże, już jestem zaraz obok tego małego motelu. O kurczę, już jest tam gościa. Czekajcie, nie, znowu coś ten typ, czy mi się wydaje, to są jakieś zwidy pewnie. No wie, zostawcie donate, widzowie, to jest ciężka praca dla mnie. Proszę pana, Mordziaty, jeszcze szybko streamka odpaliłem, już widzę.
widzowie, kończymy. Gotik już, Grzesiek. Szybko, szybko, co to jest? Okej, dobra, dzięki, dzięki. Wszystko pieniądze są przelane. Kaska przelana? Przelana jest wszystko, przecież nie pamiętasz. A pana nie widziałem gdzieś przypadkiem? Dzisiaj albo wczoraj, wszędzie, tydzień temu? Nie byliśmy przed monopolowym? Co? Nie, nieważne, nieważne. A, to dobra, to nie, to my się nie znamy. Dobra, nie pytam, o co chodzi z tym typem. O mój Boże, jakie ja mam mieszkanie. W końcu będę mógł normalnie spać. Teraz będę mógł spełnić swoje największe marzenie. Tutaj mam laptopa. Dzięki temu będę mógł zostać youtuberem i nagrać odcinek teraz. Odpalam Minecrafta. Cyk, cyk, cyk. I obesi. O kurczę, nagrywam już tutaj 2 godziny. Mogę, dobra, nie pytam. Mam nadzieję, że w przyszłości będę miał jakieś więcej możliwości pracy. Może jakaś firma czy coś, nie wiem, w sumie. O mój Boże, już jest 16 dzień po tym, jak mi się spalił dom. Właśnie zarobiłem jeszcze to ubranie na kupienie w końcu jakichś ciuchów i ja nie mogę. Dobrze, kasy, postaw się donate. Nie gada, że to znowu jest ten typ, o co chodzi? O, to wezmę sobie. Cyk, cyk, cyk. Dobra, wszystko wzięte, idę już zamówić, dobra. Dzień dobry, proszę pana, mam tutaj rzeczy do kupienia. O, dzień dobry, widzę. Ja się z panem gdzieś nie widziałem parę dni temu. A my się widzieliśmy przed monopolowym? Nie, was. Tu chodzi z tymi typami. Pan pieniążki i ja idę, bo się trochę boję pana. Dobra, do widzenia, do widzenia, cześć, miłego streamka. O, dobra, idę w końcu do domu, ci mam ciuchy kupione, ja nie mogę. Dzień dobry, proszę pana, o co panu chodzi? O co panu chodzi? Słuchaj, pieniądze. A co pan mi zrobi, jak nie dam panu? No widzisz ten młotek, wiesz? Dobra, ma pan wszystko, to wszystko. Wszystko, dalej mi pełen portfel. Nie, no ale pusty. Proszę pana, ja jestem biedny, mi dom się spalił. Ale co mnie interesuje, tam. No dobra, takie... dobra, niech pan to łapie. Dobra, coś jeszcze? Dobra, więc teraz słuchaj, nie patrz, zamknij oczy i może tu zapomnieć, okej? O co chodzi? Ja właśnie straciłem wszystkie moje pieniądze. O nie. O mój Boże, idę teraz do restauracji powiedzieć wszystko szefowi, że mnie ukradli, bo jakoś nie wiem, pomoże mi, ja nie mogę. 300, 400, 500. Dzień dobry, proszę pana. 700, co pan robi? Proszę pana. Proszę pana, bo. Dobra, nieważne, proszę pana, bez sprawa, bo ukradli mnie dzisiaj. Może mi pan jakoś. Ja serio? No wiesz, jakbym. Nie chcę się dobijać, ale jest jeszcze jedna dosyć smutna sprawa. Jaka? Główny szef zatrudnił mnie w Simscrafcie. Co się stanie z tą restauracją? No, jako to, że ty jesteś chyba najlepszym i jedynym pracownikiem, oddaję ci tą firmę. Co to teraz moja firma? O mój Boże, minęło już 37 dni od tamtego dnia, kiedy spałem i się tam ciągle robię to samo w tej pracy. Niby jestem tutaj szefem i mam większą prowizję, ale to jest ciągle tak monotonne. Niby, no fajna jest ta praca, ale po dłuższym czasie jest taka średnia. Kurczę, idzie jakiś klient, o mój Boże, O, dzień dobry! Czego nie kojarzysz pierwszego dnia, czy mi się wydaje? Dzień dobry, po co pan tutaj przyszedł? Bo ja coś pana kojarzę. To nie byłeś ten, który się niby spalił dom? No tak, a co? Jesteś właścicielem tego tutaj? No tak, a co? Bo tworzę film dokumentalny. Co? Jaki film dokumentalny? A więc chciałbym nagrać film dokumentalny o ludzie jakby od nas, od Bilizy, biednego do takiego... Co? Film dokumentalny o mnie? Ale proszę, ale ja nie jestem bogatym człowiekiem. Masz być idealną osobą do tego. Czy ja mam się... Dobra, to zgadzam się, proszę pana, zgadzam się. Dobra, więc za 7 dni przyjdź do mojego domu, adres ci wyślę, bo... Okej. Dobrze. Ja właśnie dostałem się... jedna sprawa. Małą kolę i zielonego burgera. Ale zaraz panu dam, dobra. Mój Boże, czy ja właśnie dostałem się do filmu dokumentalnego? Żeby iść na ten film o tym na mojego YouTube, może mam mało osób, wiesz, ale coś tam się stara. A, bo on czeka, dobra. Kolej to wszystko, ja nie mogę. Dobra, słuchajcie, właśnie idę do domu tego typa, już jest 44 dzień. W ogóle, ja w filmie przecież jestem takim noobkiem i w ogóle. Halo, proszę pana, halo, pukam, halo. Dzień dobry. Kamera, dobrze, siadam, ale... dobra, słuchaj, generalnie bądź sobą i odpowiadaj na moje pytania. Dobrze. Dobra, a więc witam wszystkich w kolejnym odcinku super naszego wywiadu z biednymi ludźmi, którzy stali się bogatymi. Dzisiaj z wami jest...
Gotti, który witam. Ze spalenia się z domu ma swoją własną firmę i jest po prostu stał się najbogatszym człowiekiem. Tak. Mój dom ogólnie się spalił przez to, że mi się mikrofala zepsuła chyba i coś ten deseń. A więc swoje opłacasz o sobie jak? Ogólnie jestem Grzesiek, Floryda i powiem wam, że spłonął mi jakby dom. Potem po tym spłynięciu domu chciałem się jakoś pozbierać, więc poszedłem do pracy w restauracji, a potem jakby mój szef musiał iść i dostałem restaurację i w trakcie tego jeszcze zostałem okradziony. Okej, co? Zostałeś okradziony kiedy? Zostałem okradziony. Proszę na razie koniec nagrywania, zrobimy sobie cięcia. Okej, dobra. Dobra, słuchaj, generalnie mamy chwilę przerwy, może kawę? Okej. Czemu przerwaliśmy nagranie, o co chodzi? Tak, generalnie jesteś wręcz idealny do tego typu rzeczy, jesteś naprawdę... Chciałbym cię zatrudnić staro w mojej firmie. Wiem, że normalnie wszystko masz, wszystko pięknie, ładnie, normalnie, prawdziwy akt. O mój Boże, jak ja kocham robić filmy, ja nie mogę. Dobra, słuchaj, generalnie mam dla ciebie kontrakt tutaj. Grzesiek, Floryda, Gotik już. Proszę pana, ile ja bym zarabiał za godzinę? 1000 zł w godzinę, tak? Co? Czy to jest tak świetna okazja? Kurczę, ja będę musiał moim rzucić całą restaurację dlatego, ale będę bogaty, będę miał dom, będzie piękny. I właśnie dlatego nie poszedłem do pracy, bo musiałem słuchać Simu X o 3 w nocy, bo mi Dawid Czech kazał i... Kurczę, jak to śmieszało, Proszę, zatrzymamy to. Minęło już tyle czasu, dołączyłem do grupy filmowej tego gostka. Niesamowity, serio jesteś super. Dziękuję i w ogóle to chciałbym cię podziękować za taką świetną pracę. Ludzie ci kochają, widziałeś komentarze pod ostatnim. O mój Boże, dziękuję, naprawdę, ja nie mogę. Kiedyś mi się spalił dom, potem poszedłem do pracy w fast food, zostałem okradziony, a teraz jestem bogatym człowiekiem. Gotti, nasza grupa ma coś dla ciebie. To coś dla mnie? No serio? O mój Boże, ale czekaj, co to jest? Ile to jest pieniędzy, proszę pana? Około miliona, może dwóch. Co, taki prosty człowiek jak ja tyle pieniędzy? Żartujesz sobie, przez to 1 000 000 złotych dla mnie? Jesteśmy ci wdzięczni, że pomknąłeś naszą firmę tak blisko, tak... O mój Boże, dobra, biorę wszystko, proszę pana. Dobra, resztę niech pan mi wyśle, a ja idę szukać jakiegoś nowego domu, bo dalej mieszkam w tamtej... domu. O mój Boże, czy ja serio zostałem milionerem? O mój Boże, słuchajcie, to się dzieje, właśnie kupuję wielki dom za 200 tysięcy dolarów i to jest gościu, którego skądś kojarzę, dobra, proszę pana, nie widziałem gdzieś pana tutaj. A my się nie byliśmy przy łaku pod monopolowym? Dobra, to nie byłem ja, dobra i... Musisz tylko podpisać tą umowę. Okay. Grzesiu, Wojtyła, jaki Wojtyła? Grzesiu, Floryda, Gotigiusz, dobra, o mój Boże, jak jestem podekscytowany. No, czekaj, chyba wszystko się zgadza, tak? Co się dzieje teraz? Gratuluję nowego domu! Serio? O mój Boże! Tak. 80 dni temu stawił mi się zwykły dom, a teraz mam wielką willę. Dobra, proszę pana, niech pan tutaj łapie całą kaskę, niech pan łapie. Do widzenia, proszę pana. Dobrze, idę zwiedzić mój piękny dom. Jak on w ogóle wygląda? O mój Boże, jaki mój dom jest... ktoś do mnie dzwoni? Czekaj, dobra. Halo, kto dzwoni? O, cześć, pamiętasz mnie, może kiedyś współpracowaliśmy, nagrywaliśmy film, dalej w ogóle. To jest mój siej. Tutaj Grzegorz, dzień dobry, o co chodzi? No, witaj Grzegorz, tak właśnie chciałbym z tobą porozmawiać. Właśnie chcielibyśmy z tobą współpracę odnieść, ponieważ kiedyś byłeś wielką gwiazdą, teraz widzowie nadal ciebie się domagają i mamy w planach założyć biznes z tobą odnośnie twojej własnej marki odzieżowej. Co własnej marki odzieżowej? Daj mi znać, czy się zgadzasz, bo to akurat od teraz muszę wiedzieć, pewnie, że się zgadza, pewnie, tak przyjdę, proszę no pana. Dobrze. Dobrze, to do widzenia, proszę pana. O mój Boże, czy ja będę miał własne ciuchy? O mój Boże, nie, muszę szybko iść już do szefa, ja nie mogę. O mój Boże, minęło już kilka dni, ogarniałem, co się dzieje w moim domu i właśnie idę teraz do szefa. Halo, proszę pana, jestem. Znowu się zawiesił wiatrak, jakiś głupi. Czy on jest głuchy? Jakiś halo! Kurde, o! Proszę pana! Halo, witam ciebie, mam celebrytę! Co pan robi? Ale pan dom zremontował, przecież to jest podłoga ze złota, no, o co chodzi z tymi jakimiś gadżetami moimi? Słuchaj, generalnie myśleliśmy, żeby nad wzorami, bo generalnie będziesz mieć swoją markę odzieżową, będziesz swoją...
Jak będzie wyglądała tego? Generalnie już sobie to zaplanowaliśmy, może będą to koszulki i bluzy z twoimi inicjałami i z znakiem Vicky Gabor. O Boże, serio? A mogę teraz to ubrać? A pewnie. Dobra, idę się ubrać, właśnie. O, dobra, ubrałem się, dobra. Dobra, i jak, proszę pana? O, jak ci się podoba? O mój Boże, jakie to jest piękne. O, to dobrze, że ci się podoba, bo nawet jakby ci się nie podobał, to produkt leży już na stronie generalnie. Serio? O mój Boże. Tak, czyli liczysz, że na wszystko się zgadzasz? Tak, dobra, dobra, podpisujesz, czekaj, proszę pana. O mój Boże, jestem tak podekscytowany. Dobra, 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 i wszystko podpisane, proszę pana. O tak, będziemy bogaci. Boże, nie mogę uwierzyć, dosłownie 3 miesiące temu nie miałem nic, a teraz jestem milionerem. Tak, ty zmieniłeś nasze życie o 180 stopni jednej jakiejś małej telewizji. Jesteśmy profesjonalną grupą, bo... zasłużyłeś na to, serio. Ma świętować na sukcesie, a idę Co, gdzie mi świętować? No Malediwy, mamy samolot prywatny cały ozdobiony złotem, więc już glam coś. Co, teraz jedziemy? Dobra, słuchaj, go, ja już jestem spakowany, okay, faktus, okay, moja cała okej, okay, dobrze, to idziemy, dobra, idziemy na lotnisko. O mój Boże, idziemy teraz na lotnisko. Ludzie, to się ja 3 miesiące temu nic nie miałem, ja nie mogę. No, wyglądać naprawdę jest prywatny samolot. Weź, nie mogę, za czas. Właśnie, wyglądałem miliarderzy. Proszę pana, siadamy i lecimy. O mój Boże, już trzęsie, o kurczę. O, dobra, szybko. Dobra. Ale trzęsie, lecimy. O, na Malediwy. O mój Boże, już wróciliśmy z Malediv, ja nie mogę. Jakie to było super, naprawdę. A jak ci podobało? No, pięknie było, powiem ci, że pięknie. Słuchaj, czekaj, chodź na chwilę, ja A o co chodzi? Pamiętam, jak cię chyba 3 miesiące temu spotkałem, byłem mega niemiły. Tak, 100 dni temu to było dokładnie. Ale nie, no nic się nie stało, przecież dałeś mi szansę życia. Ale nie, ja wybaczam ci, stary, naprawdę nic się nie stało, dałeś mi szansę życia. Ja to naprawdę z ludzi w pracy szewnie było coś tam, nie ma. Dobrze, szefie, naprawdę nie ma co się przejmować. O mój Boże, to jest niesamowite, to stało się przez te 100 dni. Zmieniłeś moje życie, Gotti. Dziękuję. O mój Boże, słuchajcie, to było 100 dni w Minecraft mieście, naprawdę. Spójrzcie, jak życie może się po prostu zmienić, a ja idę dalej pracować na YouTubie, w telewizji i w ogóle. Pa, widzowie, zostawcie suba i łapkę w górę. Siema!